Hej, siemano ludziska, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek XCOM. Pierwsze co zrobimy, nie bacz się umierać. Czyli rozmieniamy sobie maksymalnie perki na naszych żołnierzach. Drugie co by mnie zainteresowało, to byłby laboratoria. Zmienić projekt badawczy. Nie, dobra, zmienić projektu badawczego nie możemy. Okej. Okay. Zatrzymaj się na razie w tym miejscu, bo polowanie... UFO wylądowało, no dobra. To zajmuje się w takim razie lądującym UFO zamiast właśnie tym polowaniem na kolejnego UFOka. Ale okej, dobra, moment, ja mam tego żołnierza, to był ten. No dobra, wyposażenie. Zróbmy tak w takim razie jedną rzecz. Dział techniczny, produkuj przedmioty. Pancerz tytan. Sztuk jedną, poproszę. I... Dobra, karabinu lepszego już się nie da. Wykryto kontakt. Także niestety z tym będzie problem. Ale tutaj chciałbym zapewnić... To był ten, tak. Naszym żołnierzom jak najlepsze możliwe tutaj zabezpieczenie. No i myślę, że takim oddziałem możemy już lecieć. Granat obcych. Zdolności psi. Dobra, ci co mogą, to mają co muszą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogólnie ludziska, nagrywam wam ten materiał trochę późno dzisiaj, także mogę być trochę zmęczony z głosu. Ale chcę, tak jak obiecałem, żeby była ciągłość materiału. Będę robił wszystko, co mogę, żeby właśnie dotrzymywać słowa. UFO wylądowało w słabo zaludnionym terenie. Musimy być czujni i zlikwidować. Znowu las, czyli duże otwarte przestrzenie. Co nie cieszy mnie bytnio, nawet w ogóle mnie nie cieszy w sumie. Ale okej, okay. Dobra, zacznę. Tu wielkie niebo. Jesteśmy na pozycji i czekamy na dalsze rozkazy. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy jeden, macie zgodę na zrzut. Działajcie ze szczególną ostrożnością. Dobra, tutaj wiemy, nic. Jaki jest status wroga w tym rejonie. Najgorsze jest to, że jesteśmy na otwartej pozycji. To mi się bardzo nie podoba. Dobra, spróbujmy się okopać tu z prawej strony. Gdzie jest karabin snajperski? Łuczniczka, lecisz tu. Dobra, nic nie wykryłaś, czyli weź się ustaw nisko. Kurczę, nie mamy gdzie ich tutaj rozstawić nawet dobrze, żeby się nic nie stało, jakby coś miało tutaj przyjść do nas. Niestety, no boli mnie to trochę. O, tam też nie możemy nigdzie. Jest jakieś miejsce do skrycia się, też nie ma. A tu jakby... Nie, no nie, nie mamy się gdzie tutaj skryć. O, dobra, przesuniemy na razie wszystkich maksymalnie na tą stronę. I po prostu za chwilę będziemy się zastanawiać, co dalej można z tym zrobić. Miejmy nadzieję, że nikogo nie pulniemy w tej turze. Postaramy się wejść od tej strony. Dobra. Nieźle, ale na pewno słyszałem dużego mutona. I to jest stuprocentowy pewniak. Tutaj możemy wejść, tędy, okej. Dobra, ale teraz już możemy zacząć powoli tak bardziej taktycznie do tego podchodzić. Ponieważ mamy już nasze tutaj oddziały w miarę rozlokowane. Dobra, czuwajcie wszyscy. Zagrajmy znowu tak trochę bardziej defensywnie. A jednak z tej drugiej strony będziemy mieli... Jednak z tej drugiej strony będziemy, jak widać, chyba mieli wsparcie potrzebne. No ale okej, dobra, jak z tamtej strony wyjdą, no to my trochę tutaj postaramy się wejść. Dobra, run and gun. Dobra, to nam nie powinno się nic stać. I zobaczmy. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z okrętem zaopatrzeniowym. Ma olbrzymią ładownię. Skoro obcy próbują sprowadzić tak wielkie ilości materiałów, to znaczy, że niebawem czeka nas eskalacja działań militarnych z ich strony. Dobra. My na tą eskalację działań militarnych na pewno nie pozwolimy. Tutaj mamy pełny pancerz, czyli okej. Okopiemy go z tej strony. Damy mu wartę.
Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądał teraz z tej. Tutaj kopiemy drugiego naszego, Marines. Dobra. Tutaj i widmo wskoczy tutaj. Okej, okay, a teraz snajper jeszcze. A i co najważniejsze, snajpera przesuniemy sobie może na tą pozycję. Nie, snajpera najbezpieczniej byłoby gdzieś tutaj. Aż dokładnie. Tak, dla bezpieczeństwa i czystego spokoju. O! No niestety, pierwsze pudło. Dobra. Jak tutaj wygląda? Dwa te ciężkie. No ten tu podleciał wyżej. Także jest nadzieja, że go uwalimy. 52%. A snajper ich tu widzi? Widzi. Jak snajper widzi, to już pewnie nic nie dostanie. Krzyżyk na drogę. Pięknie. Dobra, brak dostępnych celi. Może niech oni tu sobie odczekają. Ty spróbuj tutaj coś zrobić. Ej, nie chciałem robić strzał z tej strony. Dobra. Ty weź wartę. Ty weź wartę. Czy ten przydałby się do góry? Dobra, na razie poczekamy. Mogliśmy też wziąć z drugiej strony wartę i odpuścić sobie. Co jest gorsze, słyszę właśnie te ciężkie mutony. Dobra. Kolego, ty dawaj tutaj. O nie. Bardzo źle. O, bardzo, bardzo źle. Mam nadzieję, że dwa ściągniemy teraz. Krzyżyk na drogę. Jeden. I drugi. Bardzo dobrze. Teraz tylko potrzebowałbym jeszcze kogoś, kto by tutaj wsparł go ogniem. Wsparł go ogniem. Ha, dawaj, próbuj. O, losie, losie, losie. Niedobrze. Nie ma tutaj kogoś, kto by dał radę najwyżej osłonić tą całą akcję. Nie ma. Dobra. Narazimy się trochę. Ale musimy go zdjąć. Dobra. Poszło ładnie. Ta dwójeczka w takim razie już tutaj na dole nie będzie zbyt potrzebna. Bardziej będzie potrzebna tu u góry. Przynajmniej jeden z nich. Musimy osłonić te drzwi. To przejście. O, i tak jak myślałem, teraz pewnie nasz... O, dosyć mocno. Dosyć mocne trafienie to było. Dobra. Ale teraz spójrzmy na ten szans. 52%. Okej, okay, trafiło nie jedno. Okej, okay, ty podejdź tu. I 58. Ładnie. Dobra, jednego mniej. Karabin bym poprosił, żeby się przeładował. Dobra. A ty podejdź tu i warte, i tak samo warta. Dobra, póki co myślę, tyle powinno tutaj starczyć. Słyszę takie ciężkie kroki, to nie za dobrze mi się to kojarzy. Dobra. Snajpera bardziej bym poprosił na tą pozycję, że gdyby coś się działo tam po drugiej stronie, żeby dał radę nas tu wesprzeć ogniem. No, ty musisz przeładować. Dobra. Tutaj coś ewidentnie stoi. Mam nadzieję, że to nie jest ten duży. Dobra, tak czy owak trzeba otworzyć te drzwi. Zdaje się, że obcy coraz częściej wykorzystują jednostki.
magiczne. Charakteryzują się przy tym większą siłą ognia. Jak mamy walczyć z czymś o takich rozmiarach? Dobra, to są mechy. Nie moglibyśmy analizować budowę tego monstrum. To są mechy, a z mechami nie chcę wchodzić w kontakt bezpośredni, ponieważ to mogłoby się skończyć. No nie trzeba mówić chyba czym, no ale po prostu by nas wyciął pewnie w pień. Ja jeżeli mam walczyć z mechem, potrzebuję wsparcia snajpera. Zdecydowanie. Dobra, tu potrzebuję światło. Ten mech stoi tutaj, za tą ścianą, czyli tutaj nic też nie zrobimy. Dobra. Mam nadzieję, że on tu po raz przyjdzie za chwilę. Nie będzie trzeba się o niego tutaj jakoś łasić. No, wykonywał strzał reakcji na coś, na pewno. Trafią, proszę. Nie trafił. No niestety. Dobra, czy on walił tutaj do tych na dole, okej. To jest dosyć taka ważna informacja. Tu są dwie dronki, no dobra, no to spróbuj ściągnąć jedną dronek. Okej. Jedna dronka poszła. Teraz tak, ze względu na to, że oni tutaj będą pod ostrzałem, to muszę zabrać ich przynajmniej tutaj. Dobra, kogo ty tu widzisz? Dobra, gdzie jest snajper? Snajper jest tu i snajper musi trzepnąć krytycznie, to jest na 100% pewne. Ups. Tak, to było kiepskie, rzeczywiście. Teraz traf, proszę. Szczerze, najchętniej bym ją zabrał stąd. I tak też zrobimy. Za pełną osłonę. Dobra, ty kolego podejdź tu w tym momencie. O. Granat, jak możesz wrzucić tu, to wrzuć. Dobra, dostał za 3. Teraz tak, ty idziesz tu. Pełna osłona. Zmuć do zmiany pozycji, to się może przydać. Dobra, dostał. Gdzie on się przesunie? Nie przesunął się nigdzie i to jest trochę takie... przykre. Dobra, tutaj i warta. Dobra, i zobaczmy teraz, co ten duży zrobi. No, w sumie tylko 11 obrażeń. Przynajmniej spodziewałem się... po takim dużym... takiej dużej maszynie czegoś mocniejszego. Dobra, zarąbista maszynka. Gdzie jest snajper? Potrzebuję snajpera. No i snajper tu musi teraz te dwa celne strzały oddać. Dobra, 9. Jak strzał snajperski, brak celu? Co? Co? A i czemu nie możesz oddać? Proszę, traf. Nie jest dobrze. Zajmuję pozycję ogniową. Run and gun. Skakujesz. Uuu. Okej. On był na warcie jakimś cudem. Nie wiem jak. Nie wiem dlaczego. Dobra. Czy mogę rzucić granatem po wykonaniu ruchu? Wierzmy, że można. Dobra, tak. Okej, dobra. Jakby co, zabijemy go granatem.
Ktoś tu ma run and gun? Nie, dobra. Weźmy w takim razie, może spróbujmy jeszcze tak. Ty widzisz? Widzisz. Spróbujmy go uwalić tak. Dobra. Okej, wyszło. I teraz co muszą wszyscy zrobić? Na pewno przeładować sobie karabinki. Na pewno przeładować karabinki. Tutaj się coś dzieje? Nie. Dobra. Okej, naboje. Broń przeładowana. O tak! Dobra, teraz co musimy zrobić na pewno? Zająć tę pozycję szybko. Żeby nic innego nam tutaj nie weszło. A ja się w sumie obawiam mutonów tutaj najbardziej i wygląda na to, że... chyba niepotrzebnie. Wiesz, jak widać, mutony nie byłyby takim dużym zmartwieniem, naprawdę. Sektopód, Boże Święty. Dobra. Tutaj można by było gdzieś się wdrapać do góry. Nie można byłoby. Dobra, więc tak. Czemu nie mogę wybrać snajpera? No właśnie. Dobra, snajper przechodzi bliżej. Na bliższą pozycję. I czuwa. Nasz najlepszy strzelec, na którym wierzę, powierzam normalnie wszystkie moje nadzieje. Też musi tam podejść. Oni są w sumie tu skąpieni trochę. Trochę nawet niebezpiecznie. Jeżeli by coś się miało stać tutaj, to sądzę, że jakby rypło to raz na dobre. Z drugiej strony boję się tu podejść, żeby niczego nie pulnąć. Dobra, podejdź tu. Dobra, nic nie zauważyliśmy. Można uznać to za sukces. Dobra, może zrobimy to w ten sposób. Zostawimy tutaj wartę mimo wszystko. Że gdyby coś się działo tam od tyłu, będzie miał kto interweniować. Teraz snajpera postawimy w to miejsce. Dobra. Teraz tak. Tych panów. Z tamtej strony nie podejdzie nic. Raczej. Dobra. Warta. Drugi. Warta. Sprint. I sprint. Dobra. Okopiamy się w tym miejscu. No, oni przyjdą z tamtej strony. Snajper by się przydał gdzieś tu. Dobra. Ty tam czekaj. Gdzie jest ten kolega? Ten właśnie. Dobra, run and gun. Sypiemy ludziska. Tak jak wcześniej, widzimy stopniowy postęp w rozwoju tych psychosobników. Ich ciężki pancerz jest niemal nie do przebicia. Jakby pierwsze mutony nie były wystarczająco groźne, teraz tak nie podoba mi się to. Te bardzo ciężkie bardzo mi się nie podobają. Masz kolego drugi raz sprintować? Kurde, coś mimo, że stracimy podczas tej misji jednego z żołnierzy. Dobra. Ty widzisz którego? Widzisz tamtego? Ile przygwożenie da? Nie wiem. Dobra, spróbujmy. Okej. Jednego z dużych zdjęliśmy. O, teraz... Jak miło. Jak dobrze, że ona go widzi. Dobra. Dobra, lecieć, proszę, traf. Dobra. Największe zagrożenie, jakie było, zostało pokonane w tym momencie. Dobra, przebiegnij tutaj. Tego flankowaliśmy. A ten będzie się musiał liczyć z tym, że zaraz mu tu wyskoczy ten duży. O nie, dobra, pomyliłem się.
I to bardzo się pomyliłem. Nie wiem, czy on go zabił już, czy nie. Dobra, zobaczmy, co ten tu zrobi. Dobra, jak mamy taką sytuację, to możemy wykorzystać naszego snajpera, żeby tutaj się z tym zabawił. Jeden strzał za 10, teraz on powinien ruszyć w jego stronę, o ile się nie mylę. Tak, dobrze. I... może, jak to tam było? Teraz... 7 masz użyć? Możesz, no to spróbuj. Walka umysłów, niepowodzenie. Dobra. No dobra, ale zawsze spróbowaliśmy czegoś nowego. Aha, i teraz tamci nie mogą nic zrobić. Dobra, no to ten musimy w press dodać. Pięknie. Dobra, jeden cel z głowy. Został jeden? Chyba. Miejmy nadzieję, że to jest ostatni. Naprawdę, miejmy nadzieję, że to jest ostatni cel. Dobra. 7 obrażeń. Ty masz jakieś szanse go trafić? Duże, a granatem go nie dorzucisz. Dobra, no to lecisz. Ładnie wyszło. Tylko co gorsze, jeszcze są kolejne ufoki tu gdzieś. Dobra, znowu. Przeładujmy wszystko, co mamy. Nawet jeżeli ktoś tam... O. Nawet jeżeli ktoś tam po prostu zużył nawet odrobinkę naboi. Tutaj tego przywołajmy do porządku bliżej siebie. Bardziej się przyda. Tutaj nic nie widać. Dobra, może dajmy im wartę. Niech ten, kto może jeszcze wyczeka. Ciężkie mutony jeszcze są. Dobra, to będzie nasz scout. A zostawianie snajpera w tym momencie samego tam na tyłach byłoby bardzo niebezpieczne, więc przesuniemy go trochę w tą stronę. Dobra, no i co? Zostaje nam teraz wyczekać naszego wroga. Myślę, będzie najbezpieczniejsza metoda. No, dobra, mamy informacje, z której są strony. Czyli teraz obróćmy sobie mapę. Nie cieszy mnie to, że on jest z tej strony. Dobra. Sprint i strzał. Dobra, i on tam czeka w takim razie. Teraz tak, kto tu jeszcze może podejść? Z której strony? No mogą podejść nas. W sumie z tej drugiej flanki. Może obróćmy sobie map tak, jak była. Strzelec. Strzelec niech będzie tam, gdzie był. Tutaj jeden sprint na tą stronę. Tu by się nam przydała jednak jakiś wgląd na to, co się dzieje z tej strony. Dobra, ty tu czekaj. Ty może podejść tu. Coś mnie... intrygują mnie też drzwi mimo wszystko. Dobra. Tu nic nie ma, okej. Niech będzie warta z oportunistą. Co to za dźwięk? Dobra. Więc teraz tak, jeszcze raz. Ten, jak tu podejdzie, to coś mi mówi, że coś... coś niemiłego go spotka. No nie, dobra, nie stało się nic. Jest nadzieja. Voodoo musi też gdzieś się tutaj przenieść w tą okolicę. Sokola oko. Snajper. Snajper na pewno na tą pozycję. Z tego miejsca możemy ją usunąć i tamtej flanki, i od tej. Dobra. Teraz tak. Ty idziesz tu. I ty musisz przeładować. Dobra. I ty możesz schować się w tym miejscu.
Na wszelki wypadek. Dobra. Kolejne czuwanie. Przesuniemy się kawałek, żeby sobie odkryć. Uuu, niepokoi mnie to. Mocno mnie to niepokoi. Dobra, sprint. Może trochę mniej teraz. Już też tak tutaj na... Powinien być taki, powinien być klawisz, który by dał to automatycznie wszystkim. No, z tej strony. Dobra. Może zróbmy tak trochę ryzykownie. A niech on otworzy tutaj nam to. On się daje. Dobra, przesuń się tu. Nic. Dobra, czekaj. Przydałby się podciągnąć, żeby... O, w sumie ty możesz tu zasprintować. Jakbyś tu podszedł. Dobra, próbujmy tak to zrobić. Na ogół nie lubię chodzenia po dachach, ale... Myślę, że w tym momencie będzie to najlepszy sposób na rozpoznanie terenu. Łuczniczka. Łuczniczka, ty idziesz tu na środek. Chowasz się niżej. Jeden strzelec tu. Drugi strzelec tu, trzeci strzelec tu. Dobra. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie. Znowu. O, jestem ciekaw, kurczę, skąd tutaj to słychać. Dobra, ten niech tam będzie na czuwaniu. Tutaj poproszę cię w to miejsce. Warta. Warta. Ech, dobra. Dobra, warta. Tutaj wszyscy sprintują, gdzie się da, jak się da tylko w takim razie. Tak powoli. Kurczę, żeby oni tu gdzieś nie byli, chyba w tej albo w tamtej hali. Co tu tak hałasuje? Obawiam się, że to będzie drugi dron bojowy. Z czym już bym mógł sobie tak naprawdę lekko nie poradzić. Ze względu na to, jaką się ognia może on dysponować. No dobra, ale na spokojnie, na spokojnie, no. Przejdź tu. Mam nadzieję, że może on by wyszedł tak fajnie, żeby nam tam z góry nas... Z góry by się pozwolił strzelać. Dobra, snajpera dajmy tutaj. Może być tak, że będzie nam potrzebny tutaj snajper po prostu na froncie od razu. Inaczej, może powiem to w ten sposób. Jeżeli będziemy potrzebowali tutaj mieć kogoś. Dobra. Dobra, ty leć tu. Jeżeli tu się coś stanie, będziemy mieli tu snajpera. Jeżeli tu by się coś stało, mamy w takim razie tutaj. Tutaj mamy dwóch gości na tyłach ubezpieczających. I póki co musi być snajper na chodzie. Musi być snajper na chodzie, wtedy mogę, wtedy będziemy mogli wchodzić tam. Na pewno w tej albo w tamtej części. Albo w tamtej części będzie jakieś zagrożenie tutaj. No. No, co to było, gro? Dobra, przebiegnij się tu. Dobra, nic tam nie widać, okej. Shizumi.
nie uspokoiło mnie to, że tam jest 300. Dobra. Więc teraz tak, jak tu jest 300, ty masz sprintnąć. Sprintujesz mi tu. Tam się nic nie wyświetliło. Czekasz w tym miejscu. Dobra. Snajpera poproszę w takim razie w to miejsce. Jednego pana z karabinem tutaj. I drugiego pana z karabinem kawałek dalej. Dobra, jakoś musimy to w takim razie tutaj zabezpieczyć sobie od flank. Obrona. Mutony są na pewno nada. Dobra, spoko. Czy tak jak ten tutaj stoi, to może mieć za moment przerąbane. Dobra. No, dokładnie. Dobra, zobaczmy tutaj jak to się... W sumie jest jeden strzelec i berserker. Berserkera to tutaj się przejmować nie musimy. A ten tutaj tak na dobrą sprawę ma bardzo dobrą pozycję ogniową. W sumie mogliśmy. Dobra, ale teraz już jest pewne, gdzie potrzebujemy to wsparcie mieć. Będzie problem. Dobra. Będzie problem ze względu na to, że teraz tutaj będziemy też potrzebowali wsparcie ogniowe. Mam nadzieję, że więcej tam nic nie wyskoczy. I do tego poproszę snajpera na tamtą flankę. Tutaj będziemy potrzebowali jednego. I tu będziemy potrzebowali jeszcze jednego. Dobra. Dużo tu będzie chyba chciał kombinować, jak zejść środkiem. Albo i też nie. Znaczy, dużego będzie najprościej... Najprościej, najbezpieczniej złapać pod ogień krzyżowy. Bo ja się naprawdę... tego dużego się obawiam teraz. Kaprala nam zabili. Niedobrze. Miał chłopak pecha. Miał niestety chłopak pecha. Trochę przed nam liczyłem na to, że może wejdzie po prostu zwykłe trafienie krytyczne. No ale niestety. Niestety, straty własne już teraz też musimy ponieść. Ten tu jest blisko, jest za blisko według mnie. Dobra. Ty tu czekasz. Ty tu przedostań się kawałek. O, i dajesz ognia. Pudło, niedobrze. Też się tutaj schowaj kawałek. I warta. Mam nadzieję, aniżeli tylko ten duży wyjdzie z za rogu, od razu dostanie dwie sa... O Boże, zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym. Ewidentnie o tym zapomniałem. Za dużo błędów taktycznych popełniam. Tym razem. Dobra, ty tu jeszcze żyjesz, tak? Żyjesz. Ulalala. Zapomniałem, że tam jest wejście z tamtej strony, tak samo. Dobra. Teraz tak, ci wszyscy muszą tam okopać się na czujności, ale snajpera potrzebuje ewidentnie na dachu. Dobra, odpalmy ósemkę.
tym momencie kamuflaż. Dobra, tryb ducha. Okej, działa. Tutaj tak. Tutaj oni wszyscy muszą się uzupełniać na warcie. Chcę wiedzieć, co ten duży będzie robił. Dobra, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że on nie będzie miał ataku jeszcze. Nie, nie miał. Dobra. Ujawniono. Dobra. Teraz tak. Ty musisz trafić go. Dobra, trafiła go. I przebiegnij po prostu obok niego. Tak, dobra, na to liczyłem. Na to naprawdę bardzo liczyłem. Teraz tak, wyjdź kochany tu. Drugi strzał. Pudło. Dobra, musisz trafić, musisz zabić. Okej. Udało się. Dobra. Nieźle. Póki co naprawdę mogło być tragiczniej. Chociaż i tak strata dwóch żołnierzy do tego. Znaczy, że dwóch żołnierzy. No, że jednego żołnierza nawet już do tego miejsca jest. Za dużym po prostu. Za dużą stratą, jaką mogliśmy tu ponieść. Dobra, hit and run. Na róg. Czemu go nie zauważył? Powinien go zauważyć, no ale dobra. Nie wnikajmy już. Dobra, rypnij mu. Aj, niestety. Za mało mu trochę wklepnął od tego. Tu gdzieś jest ten drugi, to mnie też dosyć mocno martwi. Ponieważ go nie widzę w tym momencie. No jak czegoś nie widzę, to się czuję z tym niepewnie. Dobra, snajper tu, za osłonę. I ósemeczka może. Kamuflaż aktywny. Dobra. Tutaj natomiast podejdźmy kawałek. Może uda nam się go wyspotować? Nie. Dobra. Spoko. 100% na trafienie, ale... A w sumie źle zrobiłem. Jak ona miała granat, mogliśmy granatem go wykurzyć. Dobra, tutaj lecisz. Jest ok. Dobra, bardzo ładnie. Ok. Dobra, i ostatni, jaki został, jest z tej strony. Czyli to oznacza, że będzie trzeba się tam zakraść w miarę. W miarę na spokojnie. Będzie się działo. Dobra. A snajper jest na czawaniu. Jeżeli on jest tutaj, bez problemu go znajdziemy. Tak się coś rozwaliło. Dobra, rzućmy to może granat. Nie, nie możemy, nie doleci. No dobra. Ile ty masz, gościu, HP? Ty masz pełne, no to... Dawaj. Dobra, nic tam nie widać. Nic tam nie widać, więc przeczekamy kawałek jeszcze. Natomiast ty podejdź tu. Otwórz te drzwi, bo już mam ochotę wpiąć wszystkich tu po prostu. O. Niedobrze. Dobra, lutuj. Niedobrze, bardzo niedobrze. Jeszcze i tak jest gdzieś jeszcze duży jeden. I to jest to, co mnie martwi w tym momencie. No i teraz to może drugi... Jeżeli drugi wygórzy mind control, to mnie wykończy. Najwyraźniej przejął kontrolę nad tym żołnierzem. Wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy, byłoby bezużyteczne w obliczu takiej mocy.
Niedobrze. Zdecydowanie bardzo niedobrze. No inaczej, no nie wykończę swojego teraz. Dobra. Musimy trochę teraz agresywniej zagrać. Żeby właśnie tutaj ocalić swojego. Muszę się trochę ustawić jak na strzelnicy niestety chyba. No pech. Pech tak chciał. Tutaj bym się mógł schować, ale będę miał na bocznej flance tego. Kurde. Nie no. Najchętniej to bym go oszołomił jakoś. Dobra. Zróbmy to tak brutalnie. Ustawmy go na warcie. Jeżeli będzie trzeba, to go ten zdejmy najwyżej. Dobra. Przesuń się tutaj w tym trybie ducha w takim razie. Ojku, ojku. Dobra, krytycznie, to nieźle. Dobra, i teraz tak. 85% na tego, lecimy. Czerwona kartka. Dobra, drugi. To samo. Nie wyszło mi. Ty tutaj go trzymasz pod ogniem. Dobra. Dajesz. Czemu tylko 6? Powinno być więcej wbite obrażeń, a nie tylko 6. Dobra. Dajesz drugi raz, poprawka. Ufok zneutralizowany. Kolejne zwycięstwo. Fuh, demoniczny jastrząb, o Boże, to było coś trudnego, naprawdę. Do tego straciliśmy jednego z naszych ludzi, co mi się bardzo, bardzo, bardzo zupełnie nie podoba. No ale cóż, cóż, co poradzić, no. Nie teraz naszych doprowadzimy ludzi do stanu używalności, to też pewnie zajmie. Zajmie trochę. No ale dobra. Najbardziej zielony padł. Także też nie jest. Nie jest taka jakaś straszna tragedia. I w miarę szybko dojdą wszyscy nasi ludzie do siebie, także też nieźle. Ale cóż, dzięki w tym pomnym momencie, dziękuję już wam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!